Witam, pozdrawiam serdecznie. Kiełbaski mi się smażą tutaj na cienkim, o cholera, na cienkim patyczku. To jest Termos Fred Nansen. Wezmę za twoje zdrowie, za wszystkich oglądających. Nie ma to jak nad rzeką. Tam mi się smażą. Ja sobie tu przystupię, żebym tylko się nie studlał, bo źle skończę. Za zdrowie wszystkich oglądających. Tam dopala się ogień biwaku. Bardzo polecam ten Termos Fred Nansen. Jednolitrowy. Bardzo długo trzyma ciepło. Odradzam natomiast Termos holenderski. Wojskowy demobil. Gdyż puszcza ciepło nawet przy plusowych temperaturach. Bo tam jest właśnie ta tanka, którą wspominałem. Na drugim brzegu. Za ktoś powie, że z liśćmi jem kiełbasę. Jestem wegetarianinem. Kiełbasianem. Nie, no ja tu chyba zamieszkam. Ulala. To jest tak jak wspominałem, zasadnik piechoty górskiej, trzeba pamiętać, żeby wyregulować sobie wzrost. O, muszę uważać, żeby się nie zapaliło to. To jest właśnie kostka paliwa stałego. To jest pusta. Nie ma to jak nad rzeką. To jest coś więcej niż bushcraft. To jest miłość do lasu. Po prostu bushcraft, miłość. Nie wiem jak to opisać, kurczę. Jestem... Można powiedzieć, żebym złożył wierszy, którego Mickiewicz by nie napisał. Tu sobie zaraz zejdziemy. O, proszę bardzo. Żeby tu się nie wpierdol... O! Widać, wlatuje. O, jaki piękny, kurczę. Nie ma to jak nad rzeką. Wychodzimy z... O, paczka papierosów, czyli jakiś delikwent, tu już był niesprzątną. O, proszę bardzo. Ktoś się musiał chyba powiesić, ale przez te wieszanie się utopił. Oczywiście żartuję. Kapelusz GCU Tricolor. I pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Ciebie, Rezmer, wszystkich. Smażę sobie kiełbaski, dobrze, że... Szkoda, że... No w sumie szkoda, że tych kłów nie ma, bo... Poczęstowałbym. Ostatnio pani mówię, pani pilnuj pan kiełbas, bo panu zerzę. Dziękuję jeszcze za oglądalność i pozdrawiam, Filip Petrowski. Dziękuję.